Hejka, ja jestem Kliczko, a wy oglądacie 8 odcinek z serii Outlast. W poprzednim odcinku wychodziliśmy na dwór, zapała nas straszna burza, a ja spotkałem postać, dzięki której mało brakło, a dostałem maila do nadchodzącej kupy, że spotkanie w spodniach. W tym momencie wchodzimy na oddział dla kobiet. Zapraszam. Nowe zadanie. Podążając górnymi piętrami, dostań się do ojca Martina. Bateryjka. Kolejna. Wypstrykaliśmy się z baterii na dworze, teraz musimy troszeczkę je nadrobić. No i oczywiście oszczędzać, kiedy tylko się da. Ta gra jest niesamowita. Wiem, że muszę tam iść, ale nie chcę tam iść. Dźwięk suszarki. Dźwięk wydobywający się z suszarki jest tym samym, który dźwięczał mi w głowie, gdy pojawił się Wall Rider. Zamykam oczy i widzę obłąkanego, ale nie tylko. Pod powiekami zarysowuje mi się obraz czegoś ciemnego i tłustego. To coś obserwuje mnie organami, których nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Ale słychać, że ten dźwięk wydostaje się z suszarki i ze ścian. Znam to skądś. Thank you.
Baryka. Winda na pranie. Trzeba się wrócić. God damn it. Krótkie wprowadzenie do mitologii Wall Ridera dla personelu pomocniczego MRD, Merkov Corporation. Uwaga! Przeznaczone wyłącznie dla adnotacji, nie wchodzić w bezpośredni kontakt z pacjentami w trakcie ani po terapii. Wall Rider, znany także jako Góra, Mara albo Skrzat, jest demonicznym stworem niemieckiego pochodzenia, który prześladuje śpiących. Siada na piersiach śpiącego i odbiera mu dech. Śpiący budzi się przerażony, sparaliżowany i zdyszany. Mara pochodzi od wyrażenia nocna Mara. Seksualne ataki ze strony demona są rzadkie, ale podobno wypija on mleko z piersi śpiących kobiet, a krew z sutków śpiących mężczyzn. Nice. Baryka. A, tam byłem też.
from the upper floors. Okej, ale jeszcze było zejście na dół. Trzeba się cofnąć znowu. Tu mogło coś być. Jestem legendą. Wolę nie podchodzić. Projekt Paperclip. Dokument Agencji Połączonych. Celów wywiadu APCW numer 8 ze 186. Położenie 230 na 86 na 46 na 5. Fragment. Odnośnie ujawnienie nazistowskich broni wojennych. A. Po pierwsze, Paperclip zapewnia środki przejęcia usług zagranicznych specjalistów do określonych zadań w służbach technicznych Departamentu Armii, Marynarki i Sił Powietrznych. B. Projekt 63 zakłada spowodowanie strat u wroga, a ewentualne bezpośrednie korzyści nie są celem samym w sobie. Zamierzeniem tego programu jest zapewnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych określonym wybitnym niemieckim i austriackim specjalistom, dzięki czemu nie będą świadczyć oni swoich usług naszym potencjalnym wrogom. Wow. Potrzebny klucz. Aby uruchomić syp na bieliznę, potrzeba trzech bezpieczników. Okej. Najpierw pójdziemy w prawo. To poszliśmy.
Trójkiwie. Super. Zaproś Wallridera. Zabarykadujmy się. Zaproś Wallridera. Bezpiecznik. Bezpiecznik do sypu na bieliznę. Kurde. Nie wierzę.
się o zbawienie? Chyba tak. Dobra, powiedzmy, że nie reaguje na mnie. Pewnie dopóki nie wezmę bezpiecznika. Trzech, mam dwa. Super. Jeszcze jeden. Drive in the nails. Nails to są gwoździe. Drive in. Aha. Chodzi o gwoździe do stygmat, do ukrzyżowania. Typical. Gdzie spadł ten trup? Tamten sobie dalej stoi.
Do pralni. Pralnia. Pralnia była chyba tu. Na górę teraz. Nie, kurde, rebele. Cholera jasna. Podążaj za krwią. Podążaj za śladami krwi. Lepiej tam nie spaść.
Kurde. Fragment dziennika Shirley Pierce, pacjentki szpitala psychiatrycznego Mount Massive, lata 1952-1964. Jak mogę nie pamiętać, skąd się wzięły te rany cięte? Tak strasznie mnie bolą, nawet całe dni później. Doktor Newhouse twierdzi, że to moja wina, bo podświadomie odrzucam hipnoterapię. Ale przecież tak bardzo chcę się czuć lepiej. Nie wiem, jak mogłabym coś takiego sobie robić? Doktor Newhouse twierdzi, że to jeden z przejawów mojej związanej z sypialnią histerii. Biedny Bruce. Tak się przeze mnie męczy. Próbowałam delikatnie wypytać panią Jackson, czy miała podobne problemy ze swoim mężem, ale nie cierpi o tym rozmawiać. Jej mąż także znalazł ukojenie w młodszej kobiecie. Wiem, że doktorzy chcą dobrze. Poza tym dzięki pomocy ludzi z rządu, którzy dołączyli do pracowników szpitala, jestem w najlepszych możliwych rękach. Powinnam po prostu brać tabletki, spać i mieć nadzieję na więcej przyjemnych snów. Kłamstwa. Poznaję ten charakter pisma. Ojciec Martin kogoś tu zabił. Czy kłamstwa, o których mówił, to te wszystkie brakujące akta, protokoły, inne dokumenty? To, co można tu znaleźć, przypomina agencyjne materiały rządowe. Mają ze 30 lat, może nawet więcej. To chyba program CIA. O kryptonimie MKUltra. Kontrola umysłu. W głowie mi huczy. MKUltra. Mind Control. Okej, tam jest strzałka, ale pójdziemy tutaj. Może stąd przyszliśmy. No pewnie. Tam się jeszcze cofnijmy. Okej.
jednak byliśmy. Dobra. Okej. W tą stronę. Możesz ty mendo. Odwal się. Tam może coś być. Thank you.
Mega. Okej, w tym momencie skończymy grę. Jeśli się podobało, zostawcie coś po sobie, zostawcie lajka, subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzięki, cześć.